Kuba, czemu ty się tak temu przyglądasz? Czemu ja się temu przyglądam? Dawno nie trzymałem w rękach tak ładnie wydanej książki, która byłaby na temat, o którym nie wiem nic. Naszym gościem dzisiaj jest Kuba Snopek. Jak byś się przedstawił, Kuba? Jak ja bym się przedstawił? Pewnie autor kilku z książek o architekturze, urbanista. Hipnotyzer deweloperów. Nie, niekoniecznie. Po prostu jestem zainteresowany deweloperami. Pewnie o tym będzie jakaś książka, którą napiszę kiedyś w przyszłości. No dobra, ale już zaczęliśmy właściwie od tej książki, która cię tak zaintrygowała, więc spróbujmy o tym więcej powiedzieć. Czemu cię tak głodni zielonej Warszawy, przewodnik po dzikich, jadalnych roślinach stolicy zainteresował? Ja nie wiem, czy ty też tak masz, Bogna, ale ja ostatnio czuję taką wielką chęć, żeby czytać o rzeczach, o których po prostu nic nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Jakiś kraj, o którym w ogóle nie myślałem, że mógłbym poczytać coś, co pochodzi z tego kraju, nagle okazuje się, że to jest niesamowicie interesujące. I tak samo tutaj. Rośliny mlecz, tak? Słonecznik bulwiasty. Rośnie na nieużytkach, ogrodach, osiedlach. Teraz już wiem. 30 sekund temu nie wiedziałem. Wydaje mi się, że to jest fascynujące. Coraz bardziej wchodzimy w jakieś takie, wiesz, swoje bąble informacyjne. Wychodzimy z niej. Nie, właśnie wchodzimy, więc jeżeli ktoś jako, powiedzmy, urbanista w 2003 roku zaczął się czymś interesować, to jest coraz bardziej urbanistą, coraz bardziej go to otacza i coraz bardziej rozsuwają się wszystkie inne tematy i nagle po prostu no, znajdujesz coś zupełnie nie ze swojej bajki. To jest bardzo interesujące. Tutaj Łukasz trzymasz tak książkę, przy okazji której trochę się poznaliśmy też, Kuba, to jest twój debiut, czyli wypowiedz to prawidłowo. Bielajewo. Zabytek przyszłości. No dobrze. Ta publikacja jest trzecią wersją językową, wersji oryginalnej, która powstała podczas twojego pobytu w Moskwie, ponieważ ważną twoją umiejętnością, o której dzisiaj, mam nadzieję, sporo porozmawiamy, jest to, że swobodnie czytasz i mówisz w języku rosyjskim. Więc... To, jak się okazało, jest bardzo oryginalną umiejętnością w Warszawie. Ja mieszkam w Warszawie od roku, wcześniej mieszkałem też, później wyjechałem, mieszkam od roku. I za każdym razem, kiedy odpowiadam w języku rosyjskim ekspedientce, taksówkarzowi i wchodzimy w jakąś niewielką dyskusję, okazuje się, że oni są przekonani absolutnie, że ja jestem z Rosji, Ukrainy, Białorusi. Nie mogę być Polakiem. Oni nigdy w swoim życiu nie spotkali nikogo w Warszawie, kto potrafi powiedzieć trzy słowa po rosyjsku. Może kłamią, ale może tak rzeczywiście jest. I wydaje mi się to niesamowicie interesujące, dlatego że tak strasznie dużo ludzi tutaj przyjechało. To jest tak różnorodna grupa. Oni przywieźli ze sobą tyle różnej kultury, i to dla wielu, wielu warszawiaków jest niedostępne. No to jest pewna sytuacja, nad którą ja się na przykład zastanawiam mocno. 16 lat nauki języka rosyjskiego. I co? W szkole. No w szkole. Ja miałem religię w szkole. To jest ta sama kategoria, wszystko jasne. Dobra, czyli wróćmy jednak do książki, tak. Okej? Okay? Dlatego, że wydaje mi się, że ta książka jest cały czas do odkrycia tutaj w Polsce, do przegadania, do przeczytania, do pozastanawiania się. Jest to z mojej perspektywy, kiedy ja o niej myślę i kiedy o niej opowiadam innym ludziom, jest to piękny, rozbudowany esej polegający na zebraniu kilku kluczowych informacji z różnych dziedzin o niewielkim osiedlu moskiewskim, które pokazuje. No dobra. No dobra. Skala jest relatywna, prawda? No właśnie, 100 tysięcy osób, dokładnie. To jest jedno miasto, dobrze. Okej, okay. W każdym razie to, co jest tutaj dla mnie istotne, co ty wydobyłeś, to, że blokowisko, tak, i pewnie więcej o tym za chwilę powiesz, wygenerowało wysokiej jakości kulturę
i wysokiej jakości działania, no jakby sublimujące otoczenie przestrzenne do innego rodzaju zdarzeń, do sztuki, do poezji, do zachowań, które, no nie wiem, czy wynikały ze zmęczenia, czy wynikały z jakiegoś upoetycznienia tej przestrzeni, ale wygenerowały naprawdę bardzo ciekawe zjawiska i społeczne, i w kulturze. No i teraz w dodatku jeszcze tutaj masz taki postulat, żeby uznać taki zabytek przyszłości, to jest zresztą tutaj podtytuł tej twojej książki. Jak to było z tym Bielajewem i czym to się właściwie skończyło, bo jesteś kilka lat po debiucie. Co się stało z tym osiedlem? Wiesz co, ale to jest taka dziwna, strasznie sprawa, bo to jest projekt, tak? Do Bielajewa to był mój projekt 10 lat temu. A jak się patrzę zazwyczaj na swoje projekty stare, to jest takie można się powiedzieć, uczucie zażenowania, że o Jezu, ja tam sobie myślałem te 10 lat temu, się moda zmieniła nagle. Ale w przypadku akurat tego ja się zawsze uśmiecham, dlatego że to był po prostu bardzo fajny projekt. I dla mnie ta książka jest głównie zapisem takiej jazdy bez trzymanki. To był po prostu research, ciekawość mnie wiodła. Spotykałem jedną osobę, drugą, odkrywałem, trzecią, czwartą, piątą. No dobra, ale poczekaj, ten research to prowadziłeś jednak tak, będąc w pewnej... Tak, tak. Była jakaś tam struktura. Sytuacji szkolnej. Jakaś sytuacja szkolna. Natomiast, wiesz co, wydaje mi się, że mi w ogóle za tą książkę po 10 latach nie jest wstyd, ja ją bardzo lubię. To znaczy tam zaglądałem do tekstu, nie czytałem jej całej, żeby przeczytać jeszcze raz, tylko tak zaglądałem, czy na pewno wszystko jest w porządku. Dla mnie to jest przede wszystkim jakaś taka trochę obrona tych blokowisk, że jakieś takie, ty wcześniej użyłeś słowa kolejne myślenia, że wszyscy myślą w sumie tak samo, że jak, no, trzeba to odbudować, Pałac Saski, no może nie, ale tam kamieniczki czerwone, tam cegły i tak dalej. I jakoś tak z automatu po prostu nikt nie widzi żadnej wartości w czymkolwiek innym. Czy to architektura drewniana, czy betonowa, czy bloki, czy poza centrum Warszawy. To po prostu nic nie istnieje. Istnieje tylko to, co jakby jest najbardziej stereotypowe, to jest dziedzictwo. Więc tutaj ten projekt był przede wszystkim próbą jak gdyby rozszerzenia spojrzenia na to, co jest w ogóle wartościowe. Mieszkamy w miastach w Polsce na przykład, w Rosji, gdzie nie wiem, 70, 90, 100% to nie jest to, co się przyjmuje jako wartościowe. I co? I trzeba, mamy się poddać i powiedzieć, no dobra, no kurczę, ale to brzydkie to miasto jest. Ale co uważasz, że minęło trochę czasu, nie? Już od tej książki i te wartości zaczynają wybrzmiewać? No ja mam wrażenie, że wszystko, co zostało tutaj napisane przeze mnie, w jakiś sposób się sprawdza. To znaczy, ja uważałem, że blokowiska mają sens. I to było wszystko tak napisane trochę naiwnie przeze mnie, tak? Że na przykład ja wtedy pisałem, że kurczę, ci architekci z lat 60. to tak myśleli o tym krajobrazie pomiędzy blokami, że zostawili tak strasznie dużo zieleni. Jakoś tak intuicyjnie mi się wydawało, że to jest bardzo dobrze. Dzisiaj oczywiście, już wiedząc to wszystko, Bielajewa upadło, wiedząc to wszystko, co wiemy tam o zmianach klimatycznych i tak dalej, to wiadomo, trzeba było powiedzieć, kurczę, tam jest powierzchnia wchłaniania wody strasznie duża, to jest niezwykle... Więc tam jest dużo takich właśnie rzeczy, które jakoś tak intuicyjnie mi się wydawało, że są prawidłowe. Po prostu oceniałem to jako nie do końca zły projekt, tak? Że po prostu zbudowano osiedle. Czy na pewno to jest złe? Nie. Spróbujmy na to popatrzeć, nie wiem, po prostu przychylnym okiem i nagle się okazało, że i ta architektura nie jest taka zła, i tam strasznie dużo kultury, i w ogóle ludzie lubią to miejsce. Jak im tylko powiedzieć, że to nie jest takie złe, to oni się przestają tego wstydzić. Oni po wyjściu tej książki założyli galerię sztuki kultury miejscowej z lokalnej kultury, galerię lokalnej kultury z niezależnym programem wystawienniczym, co w Polsce może nie robi wrażenia, ale w Rosji robi. Do dzisiaj oni cały czas coś robią. Praktycznie co roku się pojawiają jakieś rzeczy związane z tymi odkryciami z książki. Jedna ulica zmieniła nazwę. Strasznie dużo, jakiś mural się pojawił w ogóle. Ja nie jestem jakimś zwolennikiem murali, ale jeżeli w Moskwie, gdzie generalnie nie ma działań oddolnych, nagle oddolnie się pojawia mural, który że tak powiem, kopiuje grafikę Prigowa, która była zainspirowana tymi blokami, czyli następuje takie jakieś sprzężenie zwrotne, to jest to bardzo interesujące. Kuba, wszystko to się wydarzyło w czasie, kiedy byłeś związany ze Striełką, czyli tą słynną szkołą, która
jakoś mocno afiliowana do Rema Kolhasa, tak? No, była takim i jest nadal taką mocną, powiedzmy, nie wiem, referencją, jakich szkół architektonicznych byśmy pragnęli. Czy, wiesz, sam często opowiadasz o tym, że doświadczenie jednak zetknięcia się z tym sposobem i prowadzenia researchu, i czytania, i szukania informacji, i kolekcjonowania jakiejś wiedzy, która następnie później umożliwia ci proponowanie własnej wizji, własnych projektów, że to miało na tobie, jakby miało na ciebie dość duży wpływ tamten czas. No pewnie. No dobra, i teraz skoro to jest miasto czytanie i jest o czytaniu, to powiedz, jaka jest moskiewska, strzałkowa szkoła czytania i przyswajania wiedzy i informacji. Wiesz co, nie ma, ale wydaje mi się, że jakaś taka duża różnica pomiędzy strzałką a innymi miejscami, bo ja się dużo ruszam. Teraz jestem w Warszawie, wcześniej byłem w Berlinie, w San Francisco, w Kopenhadze, w Moskwie. Jakaś taka duża różnica w Moskwie polega na tym, że wszyscy są razem, że nie ma tak, że architekci tylko z architektami się spotykają. Że nie wiem, że osoby, które są zainteresowane na przykład światem mody, tylko się spotykają z osobami, które są zainteresowane światem mody w swojej własnej knajpie, którą otworzył ktoś, kto jest zainteresowany światem mody o 5 lat dłużej niż pozostali. Tylko raczej wszyscy są ze sobą połączeni i chyba to się na czytanie to wpływa w ten sposób, że po prostu nie ma jakiegoś takiego kanonu, że architekci czytają tylko Venturi. A w kontekście projektowania to połączenie faktycznie widać? Tak, tak. Po prostu jakoś wszyscy są. Wydaje mi się, że może, nie wiem, może to jest kwestia dużego miasta, może w Nowym Jorku jest tak samo. Wiesz co, no pytam też się w kontekście tego, co zacząłeś robić, prawda? Czyli zacząłeś projektować tak naprawdę obecnie miasta całe. I no, zastanawiam się... przesadzajmy. Tak, póki co jakieś tam części miasta, no ale jakby potężne jego fragmenty tak naprawdę. I zastanawiam się, jak faktycznie ta świadomość w... chociażby w porównaniu do Polski występuje, nie? No bo wspomniałeś o tym, że gdzieś tutaj jest taka defragmentacja delikatna środowiska, że architekci z architektami, środowisko mody ze środowiskiem mody, a mówisz, że tam jest inaczej, to może w zupełnie inny sposób się o tej architekturze mieście rozmawia. Wiesz co, jeszcze jest jedna sprawa taka, że czym innym jest rozmawianie o Moskwie w 2012 roku, a czym innym w 2021. I w dzisiejszej sytuacji większość moich znajomych, którzy tam zostali, bo też nie udawajmy, że tam się nic nie zmieniło po ataku Rosji na Krym. W samej Moskwie też jak gdyby no, zmienił się układ polityczny na taki bardziej autorytarny, dosyć obrzydliwy. I bardzo duża część moich znajomych stamtąd wyjechała. Ja sam też stamtąd wyjechałem w którymś momencie. A reszta no, istnieje w jakimś takim stanie permanentnego zagrożenia. No, większość moich znajomych, oczywiście nie wszyscy, ale większość moich znajomych tam pracuje na przykład w mediach. Tak? To jest bardzo blisko tej właśnie strefy bycia zagrożonym. To są dziennikarze, ci prawdziwi, jakaś tam część prawdziwych dziennikarzy, którzy próbują w jakiś sposób być dziennikarzami, mimo że jest to trudne tam. Więc mi się wydaje, że temat urbanistyki jednak w takiej sytuacji jest mało interesujący. Znaczy tak jak w Polsce urbanistyka się w którymś momencie pojawiła i ona tak cały czas jest i cały czas się ją mieli i cały czas się o tym mówi, to w Rosji ona się pojawiła przy Miedwiediewie i później zniknęła, dlatego że pojawiły się rzeczy, które są o wiele bardziej fundamentalnie ważne. To znaczy kwestia na przykład, nie wiem, wolności słowa, której wcześniej było z nią słabo, a teraz to już jest w ogóle masakra. I wydaje mi się, że te rzeczy, którymi my się zajmowaliśmy, no, jeżeli bym ja na przykład urodził się w Moskwie i zostałbym tam i chciałbym tam, powiedzmy, prowadzić jakieś swoje życie, to po prostu bym rzucił tą urbanistykę i zacząłbym się zajmować rzeczami, które są ważniejsze niż komfort użytkowania miasta. Mhm. Wiesz, kiedy o tym mówisz, to oczywiście nie sposób nie myśleć o podobieństwie sytuacji i tego, jak ta atmosfera przybliża się do nas i też to, z czym dzisiaj musimy się sobie w Polsce dawać radę, no to jest często jakby takim echem, czy też może jakimś przedbiegiem tego, co widzieliśmy już w relacjach z Moskwy, co słyszeliśmy o tym, co się tam dzieje z
kontrolą nad wolną prasą, nad organizacjami pozarządowymi. Więc rzeczywiście pamiętam, że kiedy przyjeżdżałeś z Moskwy, to mówiłeś o tym, że no, robi się tam coraz duszniej, coraz trudniej też swobodnie wymieniać informacje, myśli, dyskutować, że to po prostu... No właśnie. Dobrze, ale spróbujmy jednak przez chwilę chociaż nie myśleć o tych wszystkich sprawach i poświęcić się eskapizmowi, czyli lekturom i zagłębianiu się w książki. Na stole leży także inna rzecz, która powstała dzięki twojej pracy, między innymi, bo jesteś współautorem Architektury Siódmego Dnia. Ogromny projekt, który także został zamknięty dwoma publikacjami. To jest ta druga z nich, wydana w języku angielskim przez berlińskie wydawnictwo Dom Publishers. No i jak teraz ty z kolei spoglądasz na ten projekt? Czy tutaj jest coś, co jeszcze byś dodał? Generalnie odkryliście w tych swoich działaniach badawczych no strasznie ciekawe rzeczy dotyczące tego, w jaki sposób kościoły po 45 roku w Polsce powstawały, zaczynając od tego, że najwięcej tych kościołów powstało w okresie schyłkowego tak naprawdę... Po Solidarności, czyli w latach 80., wtedy kiedy śruba niby tej pozbawienia wolności była największa, a tu się okazało, że najwięcej tych kościołów wtedy powstawały, z największym rozmachem też jakiejś wyobraźni architektonicznej i w bardzo ciekawym systemie ekonomicznym. Ja się w ogóle zastanawiam, czy ta książka jest jeszcze aktualna. Dlaczego? No ona mówi o historii, więc chyba pisaliśmy, jest. Ale wiesz co, ona ma... Ja nie wiem, ja zawsze jak piszę książkę, czy w ogóle jakikolwiek tekst, bo książki, no, trudno powiedzieć, dwie napisałem w jakiś sposób, no więc za każdym razem, kiedy piszę jakiś tekst, to się zastanawiam nad kilkoma rzeczami. Jedna z tych rzeczy to jest, jaki powinien być temat. Wydaje mi się, że jeżeli temat jest nieinteresujący, to w ogóle szkoda. No szkoda. No, tak. Szkoda w ogóle tracić czas. Temat jest interesujący. Ale druga sprawa to jest jakby ton tego wszystkiego. W jakim tonie to powinno być utrzymane? Wiesz, jak o tym pisać? I kiedy my zaczęliśmy robić ten projekt, to był jakiś chyba 2013 rok, ten projekt się zaczął z ciekawości. Dla mnie to było po prostu ciekawe. Ale jak to? Betonowe kościoły w latach 80. Przecież był komunizm, przecież wszyscy mówią, że nie można było. Ale o co chodzi? Więc to było po prostu związane z ciekawością. Zaczęliśmy te kościoły liczyć i tak dalej. I kiedy napisaliśmy pierwszy tekst chyba do takiego zbioru tekstów, który Benz wydaje, Synchronizacja. Ale też przywołajmy Izę Cichońską i Karolinę Poperę, twoje współpracowniczki. Tak, pisaliśmy we trójkę. Znaczy Iza, Karolina i ja. I chociaż ten pierwszy tekst pisaliśmy Iza i ja, we dwójkę chyba. I szukaliśmy jakiegoś tego tonu. Jak o tym w ogóle pisać? I zdecydowaliśmy się wtedy na dwie rzeczy. Po pierwsze, że nie będziemy nic wymyślać, tylko będziemy pisać tak absolutnie sucho o tym, co się wydarzyło. Dlatego, że ten temat jest tak absurdalny, zaczynając od samego początku, tak, że po prostu podczas komunizmu zbudowano tyle kościołów, że trudno je policzyć, że tutaj nie ma co upiększać, nie ma co szukać jakichś wyrafinowanych słów albo metafor, tylko trzeba bardzo sucho po prostu przedstawić fakty. Na to się umówiliśmy. A druga sprawa, na którą się umówiliśmy, to było to, żeby pisać to wszystko takim językiem nieoceniającym. Ani nie jesteśmy prokościelni, ani nie jesteśmy prokomunistyczni, ani nie jesteśmy proliberalni, ani konserwatywni. I to było fantastyczne dla researchu, dlatego że po prostu mogliśmy ze wszystkimi porozmawiać. Byliśmy po prostu otwarci, byliśmy pozbawieni wielkomiejskich uprzedzeń i mogliśmy po prostu przyjmując ten ton prowadzić te badania. Natomiast tak, książka w polskiej wersji zresztą miała bardzo dobre recenzje po tak zwanej prawej stronie. I faktycznie była doceniana jako ciekawe, rzetelne źródło wiedzy. Dla mnie takim punktem odniesienia jest film, który się chyba nazywa Defilada. O defiladzie urodzinowej Kim Irsena, którą polska ekipa filmowa dokumentalnego filmu zrobiła w chyba 89 roku, gdzieś na przełomie. Fidyk chyba był reżyserem. I to jest dla mnie po prostu punkt odniesienia absolutny, jeżeli chodzi o ton właśnie taki. To znaczy zupełnie faktograficznie
po prostu podchodząc, pokazujesz, co się dzieje i w żaden sposób nie wchodzisz w żadną taką emocjonalną, taki emocjonalny ton, ocenę i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że z perspektywy 2021 roku, kiedy widzimy jak gdyby, że to nie jest tak, że Kościół jest w Polsce powiedzmy nienacechowany politycznie, tylko odpowiada za rzeczy, które moim zdaniem są karygodne. To znaczy za to, oni robią bardzo dużo różnych rzeczy praktycznie w każdej dziedzinie. Jeżeli się dzieje coś skandalicznego w ciągu ostatnich 5 lat, można być pewnym, że Kościół stanie po niewłaściwej stronie. I jak dochodzi do tego, że na przykład Kościół instytucjonalny mówi, że nie należy zabijać uchodźców na granicy, to człowiek się aż dziwi, że oni to powiedzieli, bo jest to tak strasznie nie... I z tej perspektywy ja nie wiem, czy ta książka się... Nie jestem pewien, czy ten wybór właśnie tego tonu był takiego zupełnie neutralnego, czy on był właściwy. Myślę, że wiesz, jakby oczywiście jestem nieobiektywna, ponieważ od początku wspierałam ten wasz projekt i wysiłki i naprawdę mocno kibicowałam temu, żeby jak najrzetelniej pokazać to, czym się zajmujecie, a jestem nieobiektywna, no bo też zależało mi na tym, żeby rzeczywiście ta wiedza jakoś się pokazała. Mnie się wydaje, że tu się dużo udało, że to jest właśnie taki materiał, dzięki któremu możemy przystąpić do prawdziwej i fajnej rozmowy, na przykład o sposobie finansowania tych budów, o tym, czy to był rzeczywiście taki crowdfunding, czy te kościoły, które są dzisiaj faktem i które jakby znajdują się po prostu w naszym otoczeniu, no czy nie powinniśmy ich zobaczyć jako pewnego wspólnego dziedzictwa, które zostało zbudowane wysiłkiem obywateli i obywatelek, którzy własną pracą, siłą mięśni, ogarnianiem, nie wiem, materiałów, które się pojawiały, nie wiem, jakimś cudem tam na tych budowach. Tam jest w ogóle niesamowita ilość jakichś historii prawie że sensacyjnych, które wam się udało w tym projekcie zamknąć. Ale Kuba, poczekaj, bo rozmawiamy, a tymczasem nie powiedziałeś nam jeszcze, co ty czytasz. Taką przyjemność. Ja czytam 4 rodzaje książek, mam wrażenie. Dobra, okay, uwaga, lecimy. Pierwsze to są książki, które napisały osoby, które znam. A znasz osobiście, czy... No, ty znasz kogoś na przykład 20 lat i ta osoba napisała książkę. No to głupie jej nie przeczytać, nie? Dobra, okej. Okay. Znajomi, dobra. Druga kategoria to są książki, które są w jakiś sposób potrzebne w pracy. Użyteczne. Okay. Użyteczne, ale nie muszą być, to nie musi być koniecznie raport dotyczący rynku mieszkaniowego. To nie musi być to, ale na przykład robiłem projekt w Odessie rok temu i tak sobie myślę, przeczytam opowiadanie o deskie Babela. Mówi się po polsku babla, ale nie szkodzi. Babla, dobrze, przepraszam, to rosycyzm, Babel. Natomiast to było takie... To było cyniczne z mojej strony, to znaczy ja po prostu chciałem się w jakiś sposób z tym klimatem, ja bardzo lubię Odessę, znam, byłem na wiele razy, natomiast stwierdziłem, że to będzie coś takiego użytecznego, więc to jest druga kategoria. Dobra. Książki, które są w jakiś sposób związane z moją pracą. Ale poczekaj, bo to jest ciekawy wątek, taki malutki pokoik, bo te książki użyteczne w twojej pracy to wcale nie są tylko i wyłącznie książki eksperckie, tylko to może być literatura, poezję pewnie byś chętnie też przeczytał. Ja nie lubię poezji. A to przepraszam. Natomiast, ale nawet białej? Nic w ogóle. A jak się rymuje? Nie, a rymuje się co drugi wiersz tylko. Widzę tutaj potencjał dla dobrej infografiki. No dobra, dobra. Czyli literatura może być, może mogą być reportaże, może być po prostu cokolwiek, co uznasz za pożyteczne dla tego tematu, nad którym pracujesz. Nie ma chyba jakiegoś, pewnie jest jakiś pattern, zawsze jest jakiś pattern, ale nie ma jakiegoś takiego oczywistego, że to musi być, no po prostu coś przychodzi do głowy, ja się lubię zanurzyć w projekty i wtedy coś tam czytam. No dobra, trzecia kategoria, to są książki, które, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to nie brzmi, ale to będzie brzmieć źle, które wypada przeczytać. To znaczy? Dobra, to jakiś przykład. Przykład. Wszyscy piszą, że trzeba przeczytać Najlepsze miasto świata. A nie, to jest bardzo dobra książka. To jest bardzo dobra książka. Zresztą ona wchodzi we wszystkie kategorie naraz, dlatego że... Czekajcie. To rozejrzyjmy się za książką, którą trzeba przeczytać. No co tutaj? Ja ostatnio po prostu czytając różne tam artykuły doszedłem do wniosku, że no dobrze, no to
zmienił się teraz sposób postrzegania historii, jest krytyczna historia, patrzymy, że tam pan Wołodyjowski nie był dobry, tylko zły, tak, mhm. że zmienia się ten. Trzeba przeczytać wszystkie książki dotyczące tego. Może Chamstwo trzeba było przeczytać. Chamstwo przeczytałem, jest jedną z tych książek, które należało przeczytać i przeczytałem z wielką przyjemnością, uważam, że jest świetnie napisane. Mhm. Tak. Chamstwo jest książką, która po pierwsze jest super temat, po drugie jest naprawdę fantastyczny tytuł i ona jest dobrze napisana, to jest też ważne. No dobra, czyli to była ta trzecia kategoria. To była trzecia kategoria, że moim zdaniem no, po prostu trzeba przeczytać, dlatego że to jest jakiś tam ważny... Klej też do rozmów, tak? Jakaś możliwość interakcji, jesteś, masz takie wrażenie, że uczestniczysz w czymś więcej niż tylko swój własny, prywatny świat przemyśleń, słuchaj, ale że możesz coś pogadać. Z Olsztyna, prawda? No jestem jestem z Wrocławia. Na każdym kamieniu było napisane byliśmy, jesteśmy, będziemy. I mi się wydaje, że te książki są po prostu potrzebne, żeby sprawdzić, czy na pewno, tak? Czy, to znaczy, skąd byliśmy? No, jakaś taka ogólna kultura, próba znaczy, zrozumienia. To jest tworzenie tego... języka, którym możemy się porozumiewać po to, żeby wiedzieć, o co nam chodzi. Tak, a czwarta kategoria to są książki, które nie są w żaden sposób tymi trzema kategoriami. Dlatego, że w którymś momencie sobie uświadomiłem, że te trzy kategorie istnieją i pomyślałem sobie, Jezus Maria, to jest straszne. To jest po prostu straszne. Dobra, i wtedy, ale... i wtedy pojawiła się czwarta kategoria. I czwarta kategoria to są książki, które po prostu w żaden sposób nie wchodzą w te trzy. I to ma niesamowite konsekwencje, dlatego że pierwszą konsekwencją jest to, że to nie są książki naukowe. Jeszcze kilka lat temu, jak pisaliśmy właśnie z Izą i z Karoliną Architekturę Siódmego Dnia, mam takiego znajomego, który jest, on kiedyś powiedział, że jego trzy pasje to jest architektura, muzyka i motoryzacja. I on powiedział mi wtedy, wiesz co, ja nie przeczytam tej waszej książki, bo ja mam takie wrażenie, że wszyscy piszą jakby swoje PhD. Ja to bym dobrą taką opowieść przeczytał, a nie jakieś tam kolejne tam pseudonaukowe bajanie. Ja sobie myślałem, kurczę, on ma rację. I właśnie ta czwarta kategoria to są książki, które są po prostu opowieścią uniwersalną. Nauka ma to do siebie, że to jest przecież ojcobójstwo. Cały czas. Ten powiedział tak, to ja powiem na odwrót. Ha! I nagle media, kamery, tak? Przez 50 lat obowiązuje ta narracja. I znowu następny przychodzi i... Nie! A on inaczej powiedział. Ja to tutaj zupełnie odwrotnie powiem. Więc nauka się cały czas zmienia. Prawdopodobnie, jeżeli by wziąć jakąś książkę, nie wiem, szkolną, nie wiem, z jakiegoś tam liceum sprzed wojny, przeczytać to, porównać z dzisiejszym stanem nauki. Okazałoby się, że 50% się nie zgadza. Może no, nie. Ja już widzę na horyzoncie to czarnkobójstwo za chwilę, które nastąpi. Słuchaj, ale porozmawiajmy poważnie. Nie poważnie? No, sorry, ale to jest rzeczywistość ogromnej części naszej populacji, która chodzi do szkoły ja i musi się z tym konfrontować. Ty byłeś w szkole, ty byłaś na ile? 17 lat się uczyłaś rosyjskiego? Ja dobra, byłem ile lat nie. na religii? Ja myślę, że wszyscy uczniowie mają w genach. Mają swoje... Jak gdyby walczenie o swoje. Nie będzie okay, dobra, no to wróćmy. No więc czwarta kategoria to są na pewno książki, które są pewnego rodzaju opowieściami, które napisały osoby, których nie znam. Tak. No i nagle właśnie znajduję u ciebie na półce Niedźwiedzi Bóg, Hiromi Kawakami. Nie mam zielonego pojęcia. Podejrzewam, że jest to opowiadanie. Jest to książka, którą ja bym po prostu stąd wziął ze sobą z Bęca i po prostu zapłaciłbym, oczywiście. Natomiast to jest właśnie ta książka, która wpada... Zresztą, właśnie otworzyłem ją na stronie 30. Strona 31 z prawej strony jest napisana w języku polskim, a 30 w języku japońskim. To kompletnie intrygujące. Intrygujące. No, to się bardzo cieszę, dlatego że ostatnio w księgarni Bęca pojawiła się dość znacząca półka z literaturą. I stoi na niej, oprócz oczywiście Stanisława Lema, taka selekcja książek, które dla nas są istotne właśnie z tego powodu, że wybijają z jakiegoś rytmu, pozwalają wyskoczyć w ogóle... No w ogóle niszczą nasze dobre samopoczucie i tu Italo Calvino jest takim mocnym nazwiskiem. Przed tobą, cały czas do odkrycia widzę. No dobra, no może zaraz tutaj ci zaprezentuję. Ale posłuchaj, są te cztery kategorie i my też bardzo się lubimy pytać o to, gdzie czytasz i jak czytasz i czy różne, czy te kategorie różnią się od siebie w twoje... Czy te praktyki, tak? Tak. Wydaje mi się, że one się różnią na inny sposób. Czytam. Gdzie czytasz? W samolocie tak, albo w pociągu. To jest słynna odpowiedź. Tak. Gdzie czytasz? Tak. Tak. W samolocie albo w pociągu. Dobra. Pewnie w łóżku, jak wszyscy.
Ale najbardziej lubię czytać w samolocie i w pociągu. Taka jest prawda. Dobra. Ty i w ruchu. Ale w ruchu. Potrzebny ci jest ten... Bieguni. No właśnie. Biegunów swoją drogą czytałem siedząc. Siedząc po prostu na tyłku, nie ruszając się. Coś się musi ruszać, albo książka, albo ja. Ciekawa koincydencja, no. No dobra, to jest interesujące, ponieważ to się też powtarza. Powtarza się ten ruch, nie? Prawda? Już tam się pojawił że w zeszłym roku. Że tutaj badania. Jest potencjał na jeszcze jedną infografikę. Tak. Oczywiście, słuchaj, że oprócz ruchu i tego, że przemieszczając się czytasz, jest też mocnym elementem wspierającym szum kawiarniany, szum otaczających cię ludzi, ale ponieważ ja wiem, że masz specjalne słuchawki, które cię chronią przed dźwiękami z zewnątrz, to raczej stawiałabym na to, że lubisz ciszę przy lekturze. Niekoniecznie. Nie, chyba to nie jest żadne. Ale wiesz co? Ale mam wrażenie, że różnią się te kategorie w zależności od tego, w jakim języku czytam. Dlatego, że jeżeli czytam po polsku, to jest zazwyczaj kategoria numer, chyba to było 3, tam gdzie właśnie wchodzi chamstwo, żeby mniej więcej wiedzieć, co się dzieje, tak, gdzie jesteśmy. Jeżeli to jest związane z profesją, to poza jakimiś takimi dziwnymi właśnie przypadkami, jak z tym bablem, to jest angielski. A ostatnia kategoria, czyli ta jakaś tam niespodziewana, to jest... Albo angielski, albo rosyjski. Więc wydaje mi się, że tu może być takie rozróżnienie, ale nie jestem pewien. Ale to ciekawe, to znaczy, że twoje lektury w języku polskim to tak naprawdę mają taki cel, żeby utrzymywać kontakt. Kotwica po prostu, żeby wiedzieć, co się dzieje. Temperaturę, taki termometr. Mhm. Badać, czy wszystko jest w porządku. Dobra. No dobrze, ale Kuba, czy w tym natłoku swoich różnych pasji, zainteresowań, teraz pracy zawodowej i naprawdę fajnie rozkręcającej się twojej działalności, powiedzmy profesjonalnej, czy ty masz czas na to, żeby pisać? I co piszesz? Wiesz co, mam mało czasu, ale nie wiem, dla mnie to jest bardzo ważne właśnie, żeby pisać i próbuję różne rzeczy pisać. Znaczy już wiemy, że poezja to nie jest. Nie, to nie próbowałem, rzeczywiście nie było takiego, nie było takiej próby. Natomiast na przykład napisaliśmy, ja bardzo lubię ostatnio pisać parami. To jest coś niesamowitego, pisanie parami. Nie wiem, czy ty kiedykolwiek pisałeś parami? Nie pisałem parami. Ale że ty jeden rozdział, a ktoś drugi? Albo czy jeden akapit? Ja prowadzę taki kanał na Telegramie. Telegram to jest, a wiem, co to jest Telegram, bo jest teraz afera z Dworczykiem. No to jest taki WhatsApp i tam się prowadzi kanały, czyli powiedzmy to jest coś jak odpowiednik Twittera. I prowadzę właśnie kanał na Telegramie w języku rosyjskim mieście. I mam koleżankę, która prowadzi inny kanał, który jest bardzo podobny do mojego pod względem takiego tonu. Natomiast on jest poświęcony brutalizmowi. I wydawca Zupa Grafika poprosił mnie, żebym napisał wstępniak do ich książki o modernizmie, brutalizmie z Berskijowa czy ze wschodu. Ja powiedziałem, słuchajcie, no ja się jakoś nie czuję tutaj osobą. Tak, to chyba nawet do tej książki. Natomiast jego tam nie mam, teraz powiem dlaczego. Nie czuję się osobą, która może to napisać. Natomiast mam właśnie koleżankę, która może to zrobić, bo ona właśnie pisze o tym kanał. I ona powiedziała, wiesz co, mi się ten pomysł podoba, ja bym mogła napisać ten wstępniak, ale wiesz, ja jestem z Rosji, ja się czuję jakoś niespecjalnie dobrze z tym, żeby to pisać samemu, dlatego, że to taki imperializm, że co, znowu Rosjan pytają o ten brutalizm. Niech, no, jakoś to będzie nieelegancko wyglądać, że dlaczego ja? A ja mówię, to napiszmy razem. Będzie taka współpraca przez żelazną kurtynę po prostu. Podamy sobie ręce, napiszemy razem. I zaczęliśmy to pisać w ten sposób, że najpierw się zastanowiliśmy, co chcemy napisać. Napisaliśmy plan. Później ja zrobiłem pierwszy szkic. Ona go zupełnie skrytykowała i przepisała któreś fragmenty. Ja
skrytykowałem i przepisałem inne. Zrobiliśmy takich iteracji chyba z 15 i wyszedł tekst, który moim zdaniem był fantastyczny, ale nie spodobał się wydawcy i poszedł do szuflady. Natomiast frajda z pisania tego była niesamowita, dlatego że ja codziennie wstawałem, zawsze wstaję około 7, żeby zacząć pracować, tutaj wstawałem o 6 i pierwszą godzinę po prostu czytałem i pisałem. I później tak co 2, co 3 dni właśnie taki maraton tego pisania. To było naprawdę, naprawdę fajne. Od czego zaczyna dzień? Kuba Snopek, to już wiemy. Nie zawsze. Ale nie zaczynasz od lektury. Od pisania. Zaczynasz od myślenia. Bardzo oryginalnie. Natomiast to, co chcę cię zapytać, to czy myślisz o upadku wielkich firm deweloperskich w Chinach? Chociaż trochę. Nie. W ogóle, co o tym myślisz? 300 miliardów w plecy? Ja mam takie wrażenie, że im więcej wszyscy mówią o Chinach, tym mniej wszyscy tak naprawdę wiedzą, co tam się dzieje. Ja nie wiem, ja byłem w Chinach 3 razy albo 4 razy i za każdym razem robiły na mnie wrażenie miejsca niesamowicie skomplikowanego, głębokiego, interesującego, jakiejś takiej po prostu fascynującej kultury, do której po prostu nie mam żadnego dostępu. Nie wydaje mi się, żebym miał jakiekolwiek kompetencje do tego, żeby cokolwiek o Chinach mówić. Poza tym, że generalnie jest to interesujące miejsce. I Ale czy tak zawodowo, chociaż przyglądasz się tej kwestii, powiedzmy może tak streśćmy szybko dla tych, którzy może nie zauważyli, ale jeden z największych, chyba największy deweloper światowy, firma chińska, właśnie okazuje się, że ma gigantyczne problemy. Jest po prostu niewypłacalna. 300 miliardów dolarów. Nie posiada po prostu tej kwoty. Zdaje się, że rząd chiński spodziewa się, że właściciel zapłaci to z własnego majątku. No i jest to jakiś taki przypadek, który każe się temu przyglądać troszkę baczniej, bo wiadomo, że wszystkie duże kryzysy finansowe, one jednak są mniej lub bardziej połączone z tym, co się dzieje na rynku nieruchomości. I ciekawa jestem, czy ty jako osoba, która tą deweloperką jednak jesteś związany, czy to śledzisz, czy to ciekawi? Czy czytasz o tym? Nie jestem chyba związany z deweloperką. Mnie interesuje projektowanie. Ja się zajmuję w tej chwili pracą z różnego rodzaju deweloperami. Też studiowałeś tę deweloperkę. Tak, ale właśnie dlatego, że interesuje mnie projektowanie. Mi się wydaje po prostu, że jakby sprawczość architektów jest przeszacowana, dlatego że decyzje projektowe podejmują deweloperzy. Dlatego oni mnie interesują. I tyle. Tak? Jest książka Kultura 2 Papiernego. W ogóle najlepsza książka na temat stalinizmu w architekturze, jaka w ogóle kiedykolwiek została napisana. Nie mogę nikogo namówić w Polsce, żeby ją przetłumaczył. Ale nie przeczytawszy tej książki, trudno w ogóle zrozumieć, co to jest socrealizm. I w tej książce jest opisane, w jaki sposób powstawały właśnie dzieła socrealizmu typu właśnie Pałacu Kultury i tym podobnych. I tam po prostu projektantem był Stalin. Architekt wypełniał rolę jakąś tam wspomagającą. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach trochę też tak jest, że jak gdyby ten taki lokus podejmowania decyzji niekoniecznie jest tam, gdzie nam się wydaje, że on jest. Więc mnie niespecjalnie interesują nieruchomości, jakieś tam, wiesz, obrót nieruchomościami, tam, jak to się nazywa, ten swapping tych mieszkań, że kupujesz, później szybko sprzedajesz. To, co wszystko, w ogóle mnie to nie interesuje. Mnie interesuje projektowanie i interesują mnie decyzje projektowe, które podejmują deweloperzy, chociaż mógłby je podejmować ktoś inny. I z tej perspektywy to, co się dzieje na rynku chińskim, jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. A jeżeli chodzi o to, czy to wywoła jakiś kataklizm, nie wiem, ja mam podejście do tych kataklizmów tak, to taki kryzys był, taki był, będzie kolejny. Cały czas są jakieś kryzysy, nie? Że cały czas to są jak takie fale po prostu na morzu i trzeba po prostu się do nich jakoś tam przygotować. Natomiast nie wiem, ja mam duży problem z tym, że wszyscy mają nagle jakąś opinię na temat Chin, bo Chiny nagle się zrobiły
nie wiem, jest modne słowo asertywne, tak? Że żeby się wojownicze i pokazały się, nie siedzą cicho. I nagle wszyscy mają opinię, a ja po prostu z jednej strony oczywiście potępiam wszystkie rzeczy, które są absolutnie ewidentnie, no to, co się dzieje tam na zachodzie Chin jest absolutnie straszne, to, co się dzieje z inwigilacją jest absolutnie straszne, natomiast z drugiej strony ja po prostu kompletnie nie rozumiem tej kultury i jestem przekonany, że ona jest o wiele bogatsza niż po prostu, nie można jej spłaszczać tylko i wyłącznie do tego, że mają po prostu no, takiego polityka, jakiego mają na czele kraju. My zresztą też nie mamy lepszych. No, to był bardzo ciekawy odcinek Miasto Czytania. Dużo takich kwestii, które... Mało o czytaniu mówiliśmy. Mało o czytaniu, ale dużo o powodach, dla których warto czytać. Albo warto dobrze wybierać lektury. No, dużo pretekstów się pojawiło, prawda, do czytania. Tak, tak, tak. Więc Kuba, ja cię tutaj próbowałam namówić na to, żebyś się zainteresował słownikiem miejsc wyobrażonych. Nie dałeś się namówić. Pokazałam ci Archikot Czesława Bieleckiego z rekomendacją nawet Marcina Wichy na okładce. Też się nie dałeś namówić. Te książki by chyba, może nie, może słownik miejsc wyobrażonych nie wpadłby w te pierwsze trzy kategorie. On może rzeczywiście wpada do czwartej. Ale Bielecki? Bielecki na pewno wpada do tych trzech pierwszych. No dobra. To w takim razie za chwilę przeanalizujemy tutaj zawartość naszej księgarni pod kątem tych czterech kategorii. Zobaczymy, co tutaj trzeba się... Trzeba te półki podzielić, półki, te cztery tak. Kategorie. Właśnie może być na tutaj... To nie był rubrykator. To nie był rubrykator? To nie był rubrykator. To bardzo szybko to zostało wymyślone teraz. Spontanicznie, więc możliwe, że to jest bardzo zły podział. Zaraz to będziemy sprawdzać. Zaraz to sprawdzimy, tak. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję za bardzo. Tą Jakie rozmowę. Dzięki za wizytę. No i wszystkim miłej niedzieli życzymy, prawda? No raczej. Miłej no. Niedzieli. Tak. Będziecie wycinać, jak ktoś robi tak... Nie, bez ścian. Najlepiej bez ścian. Shit.